Jak wyglądają wyniki działań dla liczb wymiernych i niewymiernych? Liczby wymierne to te, które możemy zapisać w postaci P przez Q, gdzie P i Q są całkowite i Q jest różne od zera. Na przykład 1/2, minus 3/5, 17/6 i tak dalej. Liczby niewymierne to liczby rzeczywiste, które nie są wymierne. Sprawdźmy na początek, czy iloczyn dwóch liczb wymiernych jest liczbą wymierną. Weźmy dwie liczby wymierne, P przez Q oraz R przez S. Iloczyn ten możemy zapisać jako PR przez QS. Licznik, który jest iloczynem dwóch liczb całkowitych, P oraz R, musi być liczbą całkowitą, podobnie jak mianownik QS. Zatem liczba PR przez QS jest liczbą wymierną. Czy suma dwóch liczb wymiernych będzie także liczbą wymierną? Weźmy dwie liczby wymierne, P przez Q oraz R przez S. Naturalnie najpierw trzeba sprowadzić je do wspólnego mianownika. Widzimy teraz, że ta suma ma nieco skomplikowaną postać, ale pamiętając o tym, że P, Q, R oraz S są całkowite, możemy powiedzieć, że licznik w postaci P razy S plus Q razy R jest na pewno liczbą całkowitą, podobnie jak mianownik QS. Zatem sumę dwóch liczb wymiernych zapisaliśmy w postaci ułamka o całkowitym liczniku i mianowniku. Zatem suma dwóch liczb wymiernych jest także liczbą wymierną. Podobnie możemy sprawdzić, że iloraz oraz różnica liczb wymiernych także będzie liczbą wymierną. Zastanówmy się, czy suma dwóch liczb niewymiernych musi być liczbą niewymierną. Liczby niewymierne to liczby, których nie możemy zapisać tak. Weźmy liczbę niewymierną minus pierwiastek z dwóch. Dodajmy do niego pierwiastek z dwóch. Otrzymamy wynik 0. 0 jest liczbą wymierną. Weźmy teraz pierwiastek z dwóch i dodajmy do niego pierwiastek z dwóch. Otrzymamy dwa pierwiastki z dwóch, czyli liczbę niewymierną. Okazuje się, że suma dwóch liczb niewymiernych może być wymierna, może być także niewymierna. Zależy od konkretnych liczb. Jak to będzie wyglądało w przypadku iloczynu dwóch liczb niewymiernych? Weźmy pierwiastek z dwóch i pomnóżmy przez pierwiastek z dwóch. Otrzymamy wynik 2. 2 jest oczywiście liczbą wymierną. Czy możemy znaleźć dwie takie liczby niewymierne, których iloczyn będzie także liczbą niewymierną? Poszukajcie sami. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.